Powiem tak. Elo, elo! Dzisiaj z tobą gramy w Sheriff Shock Live. Dzisiaj zagramy sobie trochę inaczej. Nie, mogę wybierać viewpoint. Można. Coś jest nie tak. Ej, no. Ech, kurde, coś się źle ustawiło. Nie wiem, jak to się ustawia. No nic, dobra, dzisiaj zagramy sobie po prostu elegancki meczek. Ale zagramy dzisiaj przeciwko Admirosowi. O, tak. Jest tak. Plan. No i zobaczymy, jak pyknie. No dobra, spróbujmy. Spróbujmy może... Wymierzmy na kogoś. Zobaczmy, na kogo uda mi się trafić. Może na Bladiego trafię? Może, a może nie. A ja trafiłem prosto w Admirosa. Nie, tak jak planowałem. Wszyscy we mnie trafili. Dobra, może troszkę zmniejszmy moc. Tak troszeczkę, nie za mocno. Celowałem w Admirosa i w Admirosa trafiłem. Ale ta w sumie tarcza to taka słaba jest, ona szybko schodzi, ta tarcza. Zauważyłeś? No, ale wiesz co, na pewno coś daje, co nie? Tylko, że jest po prostu słaba. Po waszej stronie jest Szymon XD, więc Szymon XD no. może was zniszczyć. Musicie być ostrożni, Admiros. Chroń Szymona. No, on myślę, że da sobie radę. Myślisz? Bo teraz no. Slicer go zaatakował. Trafiłem? Patrz, trafię. Nice. No nie, mi ciągle jakieś się tarcze pojawiają, jakieś... Nie, ja nie wiem po prostu, co mam z... Chociaż... Ale mam pomysł. Ale mam pomysł, jak to się uda... Taktyczne odbicie, to po prostu wygram wszystko. Zobacz na to. Ktoś jeszcze nie wycelował. Ja się boję, że... No i dupa. O nie. No nie. Co? Wszyscy we mnie celują. No nie. No Admiros, musisz zacząć działać, bo to się wydaje bardzo niebezpieczne. Może w ten sposób. I prosto w bladę... No dobra, może nie prosto, ale dostałeś trochę. No troszeczkę dostałem. Tak we mnie tam wszyscy napierdzielają. No powiem ci, Admiros, że zaraz cię zniszczę. Nie. Ale Badeusz przebiegły, co nie? No, ale trochę ci tutaj zadałem obrażeń, musisz przyznać. Trochę dużo, no. No, kurde. Ale tutaj o wiele lepszy przydział. Szymon też zaraz zginie. Tak, nie odtęczy! Szymon od was został zniszczony. A ja, też! Ciebie! O nie! Ale Slicer też jest zniszczony już, no dobra. Został tylko Alex mid. No, został tylko ten ziomek, no dobra. Teraz mu pokażemy, kto tu rządzi. Mam jedną fajną broń, którą teraz wykorzystam. No jest zawsze na propsie. Pokaż. No mój ten, Deadweight, to jest jedna z najlepszych broni, którymi się zawsze trafia. Pięknie. No. Ciekawe, czy mam Digla? Nie, bo bym mógł trochę z tej perspektywy na upartego. Dobra, no i teraz muszę już jakoś... Ja wiem. Teraz już muszę jakoś pomyśleć, tak, żeby w niego... No i teraz się moje dobre bronie skończyły, teraz już są gorsze bronie, co nie? No, ale Alex ma 200 życia, nawet ani razu chyba go nie trafiliście. Chociaż nie, armor mu zdjęło trochę. Miał bardzo dużo armoru. No, dawaj. O, ładnie! Pośrednio. Ładnie! A co się będę? To teraz byś miał wycelować, będziesz musiał od góry, tak? Teraz bardziej. Tak, teraz już będzie trudniej. No, to już nie będzie musiał. Tak, teraz już będę musiał od góry. Nie ma siły, muszę od góry. Bo nie trafię go z tej perspektywy. Więc muszę jakoś ładnie to od góry rozegrać. Dobra, nie wiem czy trafię, spróbuję. O, uwaga, leci. Ale granat to tam wiesz. A patrz na, prawie go trafiłem. No, we mnie prawie. No w ciebie w sumie trafiłem, no. Szkoda, że już jestem martwy. Musisz zmniejszyć troszeczkę moc. Mhm. Dobra. No dobra, zobaczę czy teraz się uda. Nie no, to jest coś słabego, tym nie chcę. Ale nie mam w sumie nic dobrego w tej chwili. Bulger. Cały czas zapominam co to jest ten bulger. No dobra, próbujmy po prostu. Nic dobrego raczej. Patrz, nie, bulger to taki budowniczy, tylko że niestety nie pykło. No. Ale teraz będziesz miał łatwiej go trafić. Jak rzucisz tak, jakimś teraz granatem tam w środek, to też dostanie. Tylko, że ja nie mam żadnych granatów, ja mam po prostu stałe bronie mega. O kurde.
A może ten horizon, nie wiem co to jest horizon, więc wypróbujemy. To chyba, to jest coś co buduje, tak mi się wydaje. Nie. No, takie coś. A. Zmieniło się trochę perspektywa, chyba powinienem i masz broń. Teraz... Mam bronię, co nie? Teraz masz szansę. Powinienem go teraz trafić, mi się wydaje. Co to jest Spikes? Nie wiem. Spikes? Poczekaj, jeśli to było niżej i go trafiałem, to teraz jak jest niżej, to co mam obniżyć? Chyba tak. Chyba muszę trochę zmienić taktykę. No dobra, spróbujmy spróbuję go trafić tęczą. Ale fart. O! Trafiłem w niego. Ładnie, ładnie, ładnie trafiłeś. No. Jak się nie przesunie, to mam go na celowniku. A jeśli mam go na celowniku, to oznacza jego śmierć. Tylko oczywiście... O, tak. Dobra, nie wiem co to jest ten Spiker, bo nie pamiętam. Ale zaraz wypróbujemy Spikera. Czas na Spikera. Tu! Pat snajperką próbował. Trafił! Jaki... Jak on to zrobił? Widziałeś? Widziałem, jak to się odbiło dziwnie. Ale ziom. No trochę mnie zranił tutaj. Dobra, przesunął się. Musimy zmienić teraz taktykę strzelecką. Czyli obniżyć, tak o... No jak o dwa progi bym powiedział. I spróbować go teraz zabić. Muszę go zabić. Najlepiej było go teraz go zabić, bo potem niestety... Będzie koniec. No. O kurde. Jeszcze podwójny... O, no i skasował cię. Ale przynajmniej go mocno zraniłem. No, myślę, że ten The Albino Sniper... Tylko żeby z niego faktycznie był taki snajper, a nie, że ani razu nie trafi. Jest, bo ten gościu, przeciwnik, jest praktycznie na hita. Ma 3 HP. 3 HP tam krzyczy Slicer, a Albino se snajper myśli. No nie wiem. Trafić albo nie trafić. I trafić. Piękny, piękny trafi. Kwiatek na końcu. Zwycięstwo po stronie Bladeusza. Nie. No nic, trudno. Defeat. Ej, ten The Albino Sting zadał chyba jeden damage? Naprawdę? Ja najwięcej nie damage wiem, zadał. Zobacz na damage mój. Ja tu jestem mistrzem Mage'a, a ten Albino, co zabił ostatniego, to on tylko... Tak sobie strzelił się chyba na końcu. No on był daleko, też nie miało zbyt łatwo utrafić. No i ktoś wyszedł. Dobra, dlaczego jest Choose Weapon... Wager Girls? Co to jest? Masz Choose Weapon items, Level. Items of... Nie, możesz, a, to jest choose weapon level, czyli poziom broni, że możesz wybrać sobie poziom pierwszy, drugi i trzeci na przykład. Aha, łapię. A to nie jest ogólnie, nie jest, że ogólnie a gdzie jest, ten. A gdzie jest, żeby na przykład można, a chyba, czy Wager weapon to jest. No dobra, wszyscy dali. Wager Gears? Nie wiem, co to jest, nie mam pojęcia. Dobra, zmienię na yes i, no, możemy sobie grać, dawaj, dogrywkę zrobimy. Dogryweczkę zrobimy. A Wager, możliwe, że to jest Wager Girls, tak sobie myślę, co nie? Że po prostu ustawiasz, ile może ma być... Może jakiś mod, a ten mod, co to jest mod? No dobra, One nie Weapon, aaa, to mod jest, dobra, to potem, to już teraz jeszcze zrobimy sobie meczyka i potem weźmiemy tego moda i tam właśnie damy mod, że jedną Weapon, co nie? To też takie, to jest takie spoko, to myślę, że można. Nie, o Jezu, nie w tą stronę. Dobra, sprawdźmy może... No dobra, nie wiem co zrobić, walnę se tak, o. To ja może akurat trafię. Tako. Nie mam pojęcia czy dobrze, ale może akurat się uda. Chociaż mogłem chyba inną broń wykorzystać. A ludzie się ustawili blisko siebie ode mnie. To już po nich. No, trochę głupcy. Lej, o, jaka wymiana. Trafiłem go. Co to jest? Żaby jakieś skaczące. To jest mega. Ło, 150 damage'a wam zadałem. Co? Ale beczka. Ja cię kręcę, nie sądziłem, że aż tak dużo mogłem zadać, no ale dobra. Bardzo się z tego nie powodu za dużo? Cieszę. No, bardzo dużo bym na nich powiedział. Dobra. Za zwykły granat tyle zadał, co nie? To jest bardzo duże, to jest bardzo duże obrażenie wam właśnie w tym momencie dodałem. No 150 to jest prawie jedna osoba zabita. No. Co? Ej, no what the fuck? Ale was zniszczyłem! Ej, to jest bez szans! No, ale teraz... Co ja mogę zrobić? No, nie, no, szczerze mówiąc, masz bardzo ciężką sytuację, Admirosie, bym powiedział. Twoja sytuacja jest naprawdę... ciężka. Thanks, Lajes!
A, bo możliwe, że Slayer, no, Slayer zrobił jakieś friendly fire, bo nie widziałem. Nie, nie, oni po prostu blisko siebie stali chyba. Ten Slayer się przesunął do tamtego. O, ale wam zadałem teraz. Dobra, ładnie pykło. O, Slayer zrezygnował. No to Admiros, niestety, ale... Zostawili mnie tylko samego na polu bitwy. No to niestety, no to jest przegrana, no nie ma co tu ukrywać. No to jaka przegrana? No, no dobra, wygrasz to, przepraszam, Admiros. Przepraszam, że w ciebie zwątpiłem. No. Admiros, właśnie chcę... dzisiaj pokażę, jak rozwalić cały team przeciwników. Kaktusem. O kurde, nie trafiłem. Trochę mocniej. Ale się ustawiło. Tak, może. O, o! Ha! Ale się ustawiło beznadziejnie, co nie? No dobra, no. Spróbuję. Spróbuję trafić tą średnią bronią. Może się akurat uda. Zobaczymy. O, tak. Chyba trafiłem. No, trafiłem tym bananem. Ja też. Zmienił się teraz. O kurde, ale masz osłonkę. No nic, to trudno. No ja teraz osłonkę, to mogę wykorzystać coś po prostu gównianego. Czym by tu strzelić, żeby nie popsuć sobie ustawień i żeby jeszcze nie dostać obrażeń, może tym? O, dobra, to był mądry ruch. O tak, leć! Kto lata? Sam siebie walnął, chyba. No, czasami tak bywa. Czasami tak bywa, Admirosie. No dobra, spróbujemy zastosować teraz coś fantastycznego. Zobaczymy, czy oczywiście uda się trafić, bo nie mam takiej pewności. No ale w sumie, YOLO, lecimy. Granat. No i pewnie teraz zginę, ale rzucę wam chociaż granat. Co to? Czym on rzucił? Widzisz to? Nie wiem, nie widziałem. Bumerang. Patrz, nie trafiłem w ciebie. O, ale ja trafiłem. Było was. Blisko. Czarna dziura jeszcze. No to teraz jesteś... Chociaż nie. Nie, no może ty, no jak tak na upartego myślę, że przeleci. Zobaczmy, no. Właśnie ja zastosuję pewną nietypową taktykę i zobaczymy, czy mi się uda. Widziałeś jest, to? Jest! To jest portal! Ja, ale ja też trafiłem pięknie, chociaż jednego załatwiłem z was. Elegancko. To mi się udało. No udało ci się, ty jednego załatwiłeś. No. Znowu najwięcej obrażeń. Sam. Admiros, ty też najwięcej obrażeń. Jesteśmy chyba najlepszymi zawodnikami, tak mi się coś wydaje tutaj. No. Tak jak patrzę, wiesz, bo reszta to jakieś takie nubki tu są. Dokładnie tak, dobra. Ready? No dobra, poczekaj, ustawię może Weapon One, co ty sądzisz? One Weapon, zobaczymy ile osób będzie chciał grać. A to może One Weapon to może będzie tylko jedna broń. Tak, właśnie o to chodzi, nie. Nie, chyba nie. Jak nie? One Weapon, jedna broń. One Weapon. No dobra, zaraz zobaczymy. Jedna losowa broń może będzie, wiesz, niby już mógł jej zmienić później. No to zobaczymy, no to zaraz wypróbujemy, co nie? Jestem bardzo ciekaw, no. Jaki to jest tryb. To może być ciekawe. No, może być fajne. Tam będziesz miał płody. Nie, masz, widzisz, masz... Jaką masz broń? Mam Buildera, masz tylko jedną broń na dany rzut i to jest, mi się wydaje, że to jest spoko, bo to będzie... Teraz jest bardzo taktyczna gra, ponieważ będziesz musiał wykorzystać, nieważne jaką masz broń, będziesz musiał ją wykorzystać. Dobra, czyli ja uczysz się, o kurde, gościu mnie załatwił przy okazji. Uczysz się posługiwania po prostu broniami, które mi na przykład, nie wiem, nie podobają ci się, co nie? Ja uważam, że to może być spoko bardzo. O kurde, zmieniła się broń. No tak, to się zmienia. O nie. Jedna broń, ale to będzie śmieszne. No dobra. To jest, ale to jest właśnie fajne. Jest taki bardziej sprawiedliwy tryb. No, bo ty musisz się teraz dostosować tak naprawdę do tego, co masz. Dobra, namierzone. Ty, teleportował się. No bo wziął tą teleportację. Miało było coś takiego tam leżało. Co za koleś. Na razie jeszcze ani razu nie trafiłem. Ale gówniana broń, ale gówniana. Nie wierzę w to. Nigdy z tego nie trafię. Chociaż może? Nie. Nie, za mocno. Gramy to teraz taktycznie.
Mówisz taktycznie? No dobra, ja mam taką, no taka średnia, no ale dobra, może się, akurat może się uda, nie wiem. O! Ha, ha, ha! No co, powiedziałeś mu, żeby się no, zajął No, żeby ty... zabił, żeby się no. zajął tym, co nie? Wiesz, jak taktycznie tak. 42 kuli. Patrz! No nie wierzę. Dobra. Twinkler. Ja jeszcze ani razu nikogo nie trafiłem, co nie? Ani razu? No ja już cały czas tego Wiktor Malti, cały czas go cisnę. Ile wlezie. Ło, wow, kurde. Patrz jak go cisnę. O tak. Ole mi się broń trafiła. Airstrike. O tak. No niestety ja mam na razie słabe bronie. Słabe bronie, poza tym nie mogę w was trafić. Niestety boję się, że tę rundę mogę z Admirosem przegrać. No dawaj, no, Admiros. No ja już wymierzyłem. Ktoś jeszcze od nas chyba. Munsu, nie, odbiło się. Trafiły. Patrz. Jak on zginął? Może kurde, wyszedł. Co za gówno. Zostaliście we dwóch. Może wyszedł. No, bo miał pełne życie, ja go nie trafiłem jeszcze teraz. No, musiał wyjść, zrezygnował. Widocznie. No, słabiak. No. No to niestety wygrałeś, Admirosie, tą rundę. Gościu, zrezygnował. O, tak. O, no, to czy wygrałem, to się jeszcze okaże. To czy wygram, jeszcze się okaże. Może być tak, że jeszcze przegram. Nie, nie, no raczej teraz. Już niestety z Filipem będziemy mieli bardzo małe szanse powodzenia, żeby tutaj faktycznie no mieć przewagę. Chyba, że miałbyś, no chyba, że miałbyś takiego pecha, że wiesz. Co to jest? Piorun. Z nieba. Że po prostu byś miał słabe bronie, co nie? No to wtedy... Cały czas mam słabe, bo nie mogę sobie żadnej wybrać. No, to jest to. Nie wiem, czy to, nie wiem, czy to strzela tak jak ja chcę, no ale dobra. Nie wiem, czy się nawet trafię. Może cię ja nawet też trafię, nie wiem, czy, nie? Czy w ogóle... Nie, no chyba pyknie. Może, a może? Ty. Trafiłeś. Patrz. Pięknie. Dobra, w sumie jolo. Musiał się potem... Popcorn masz. No, mam dwie bronie, ale fajnie. Zapalaj sobie tę, na apteczkę. No. Patrz, jeszcze cię nie trafiłem. Nie, trafiłem cię w sumie. Za 40 chyba? Kurde, trochę swoich zaniłem niepotrzebnie. No ale nie wiedziałem, że tak to się może skończyć. Ognia! I lecimy! No dobra, ja już teraz umrę. Tutaj niestety. No, ten Filip też umrze. Bardzo szybko. Mogłem się w sumie przesunąć teraz, tak sobie myślę. O, wygraliśmy. No niestety wygraliście. O tak. No ale to cóż, nasz. Ale to podoba mi się ten trybik. No bo wyszedł koleś tak, z Włochami. No. No ale dobra, ale ogólnie mi się podoba trybik. Fajnie jest, bo jest trudniej. Jest tak trudniej, no. Jest trochę wiesz, tak trochę taktyczniej trzeba grać. Jest taki wiesz, taka adrenalina bardziej. No, nie taka większa adrenalina, bo nie wiesz, taka większa losówka jest trochę i to jest spoko. O, mam drugi poziom shotów zwykłych, ale beka. Co nie? No i co, dalej gramy czy kończymy? Tak, dawaj, dawaj jeszcze. Dobra, no to jeszcze jeden. Zobaczymy tylko, kto się dołączy. Zobaczymy. A nikt nie chce. O, siemka, Dawid wbił, elo. Napisz mu elo, elo. Napiszmy mu, no elo. No, widzisz, już wbijają to nasi ten, nasi widzowie będą z nami grać. No tak, czasami tak bywa. No. Każdy może zagrać, tylko musi znaleźć odpowiedni moment, kiedy my gramy. Shell Shock Live. Yep. Dokładnie tak. Ej, on dlaczego on jest w BTKJ, jeśli powinien być w klanie dup? Tak dokładnie. No. Napiszmy klan dup może. Jest najlepszy. Na ten. Klan dup. Najlepszy. O, jest Dynamo. Dynamo nie jest w naszym klanie, ale też wygląda, że jest ten. No.
No dobra, to dzisiaj gra sporo naszych widzów. No to zobaczymy, jak sobie poradzą z Bladeuszem i Admirosem. No, zobaczymy, no, o ile sprawa, w ogóle... Sprawa nie jest łatwa, ponieważ Admiros jest bogiem tej gry. A ja jestem całkiem dobrym graczem. No, więc ogólnie rzecz biorąc, będą mieli niesamowite wyzwanie. Zobaczymy, no zobaczymy, kto będzie z kim przede wszystkim. Bo nie było już miejsca. Ale Dynamo ma duży level, widzę. No. To nie? 28? No, dobra. O kurde, jaka ten, jaka pozycja. Ale o, jesteśmy razem, jesteśmy razem, zobacz. To dobrze, Admirosie. Dobra, Admiros, ty się zajmij, ja się zajmę na razie... Chociaż najlepiej byłoby tych dwóch tu zniszczyć, co nie? No, tych dalej w sumie, co nie? Spróbujmy. No dobra, spróbuję. A ja mam tylko jedną broń, o kurde, zapomniałem. No, no, masz tylko jedną broń. Boję się, że za mocno uderzyłem, no ale no, nie ja wiem. Ja też czuję, że to może być za mocny rzut. Będą tu we mnie celować. Kurde, jest za mocno to mam powiedziane. Patrz, nie, trafiłem trafiłeś, go. Trafiłeś, dobrze. Trafiłem go, o. No, dobrze to rozegrałeś, nieźle, nieźle. Napisz mu, że tak. Dobra, teraz... dobra, spróbuję, bo tu jest zawsze ten... Bounce. Ten początek jest taki problem z wycelowaniem. Kurde, za mocno, patrz, cały jak to z... patrz, patrz, patrz. Dobra, muszę tej porta... O nie. Jak was zniszczyli? Ktoś zniszczył was. No. O kurde, ale dużo obrażeń my dostaliśmy niepotrzebnych, znaczy niefajnych. To się jeszcze będzie odbijać 10 razy. No, masakra, dużo takich niefajnych obrażeń dostaliśmy. Dobra, to mam łatwą broń mam. Teraz na pewno trafię. Rapid fire, dobra. O kurde, uff, udało się. Jest, pięknie, trochę zadałem. Breaker. O nie, portal. Może tak trochę. Taktyczniej bardziej. Może się uda. Boję się, że w ciebie trafię, wiesz? Bo jesteś no po właśnie, tej stronie. Co się stało z moim kaktusem? No patrz. No wiedziałem. Zadałem ci 20. Mój kaktus chyba uderzyłem jakoś dziwnie tak w ziemię. No trudno, zmarnowałem kaktusa. Ja znowu mam banana. To może uderzaj w tych dalej w takim razie, to tych niszczy. Staram się, tylko że wiesz. No i tyle. Takie łatwe, kiedy podrożam ciebie. Dobra, mam. Pięknie. I jeszcze z bananka, ale pięknie. Ten, dobra, mam już jednego namierzonego, teraz przydałoby się... Ach, kurczę, tyle z mojego namierzonego. Patrz, teraz przesunęli się blisko siebie, ale no dobrze, tylko ja niestety mam Earthquake'a tylko, no muszę go zastosować, nie ma siły. No dobra. Ja może dwa podwójne damage trafię jeszcze. Tak. 80 zadałem mu. O tak. Troszkę zmniejszymy i teraz. No ja mam musy, to nie wiem. Ja znowu się... banana dostałem. Nie wiem, czy trafię nim nawet. O, trafiłem. O, jak zniszczyłem! To musa. Yeah, dobra, Admiros, pięknie. Teraz możemy to wykorzystać, bo wiesz. Aha, to... napisał aha XD. Ale go zniszczyłem, nie wiem jak. Nawet, ale mu pokazałem, który rządzi. Dobra, ja się przesunę może troszeczkę jednak. No. Nie, teraz mamy przewagę, jest nas trzech na dwóch. Trzech. Dobrze, to dobrze. Wziąłem podwójne obrażenie i... Nie trafiłem, on mnie zniszczył. Zniszczył mnie. Dobra. Ludzie, jest dziwny tryb. O kurde, nie mamy już przewagi, mamy już małą, nie mamy już w ogóle przewagi. No ale dobra, może nie trzydać, ogarniecie. Bounce. Ale ten Jordi zadał obrażeń mnóstwo. Dobra, teraz no. Już możesz, teraz już się nie krępuj, użyj swojej artylerii, znisz gig. Nie przesuń się, Admiros, możesz się trochę przesunąć, czy nie możesz? Nie, na górce jestem. Dobra. Ładnie. Pytanie, to czy co jeszcze... za broń? No to jest taka losówka typowa, no niestety, to jest tyle z tej twojej broni. Builder, może... mogę trochę. Ale ładnie się przesunął ci. Nie wiem, czy mam go zmierzonego. No, nie zmieniając, powinieneś go w miarę trafić teraz. Nic nie zmieniałem, tylko przesunąłem się. No tutaj, właśnie. Więc teoretycznie, no to, teoretycznie powinien go trafić idealnie. To, o, Digger, dobra broń. Uwaga. To ten Jordi jest jeszcze tutaj. On no, ma Jordi, dużo życia. Możecie mieć ciężko, bo macie, ma dużo życia, co nie? No, jakby... ale może trafi jakieś słabe bronie. Ten ile ma? 85. W sumie... O. Ładnie, tak. Trafiony.
Trafiony, pozamiatany. Dobra, troszeczkę musisz mocniej troszeczkę rzucić, albo troszeczkę... O, masz zasłonkę, no to dupa. Ale poczekaj, przesunął ci się, to teraz osłab troszeczkę, doskonale. Osłabię trochę, dobra, czekaj. I powinieneś, to tak odrobinkę osłabić i powinieneś w niego trafić. Poczekaj, w sumie nawet, bo mam backrollera, co nie, to w sumie mogę... Tylko powinieneś sobie w barierę nie trafić. Wiem, tak, wiem, troszkę osłabiłem, ale... Tak minimalnie osłabię po prostu. Minimalnie osłabiłem, ale... Pięknie. Niego, ale cię zniszczyli. Dobra. O, trudno. Fakt, trudno. No, trudno. Trudno. Jeszcze jeden meczek, czy na razie koniec odcinka? Nie, no myślę, że koniec. Dobra, wiesz, to tym akcentem kończymy nasz ten odcinek. Elo, elo! Zaraz zaczynamy kolejny.